Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Chciałabym, aby treści, które będą na kanale, trafiały do określonej grupy osób. Kim jestem, co znajdziecie na kanale i do czego tutaj zmierzam? Po kolei już Wam wszystko tłumaczę. Jestem Magda, mam na imię Magda i jestem tarocistką, wróżką, doradcą ezoterycznym. Być może już kilkoro z Was zna mnie z sfery ezoterycznej pod pseudonimem Tarocistka Agiatis. To jest mój jedyny pseudonim i pod takim właśnie tutaj funkcjonuję w świecie ezoteryki. Co znajdziecie na kanale? Na kanale znajdziecie wszelkie informacje związane z ezoteryką, ale nie tylko. Jeśli mówimy o ezoteryce, to ja tutaj do Was zmierzam z horoskopami, do Was zmierzam z odpowiedziami na Wasze pytania, już jest taka seria, ale również, kochani, recenzje kart Tarota, które posiadam i chciałabym Wam je scharakteryzować, czy też zbliżyć, żebyście mogli zobaczyć każdą z tych kart z osobna. Ale również, kochani, mam mnóstwo próśb odnośnie tego, aby pokazywać Wam odnośnie kart Tarota, jaką talię kart wybrać, jak się uczyć, znaczenia kart Tarota, to jak najbardziej będę w tym kierunku sukcesywnie tutaj podążała. Również na kanale będą dla moich subskrybentów takie live'y, poprzez które będziecie mogli zadawać również pytania moim kartom. Zatem te osoby, które są zainteresowane szeroko pojętą ezoteryką, zapraszam Was serdecznie. Czym się zajmuję? Jak już słusznie zauważyliście, kartami Tarota. To jego energia, symbolika, energia do mnie bardzo mocno przemawia. Mam swoją ukochaną talię kart Tarota, jest nią Tarot Snów i poprzez właśnie tą pracuję. Wspieram się również numerologią. Numerologia jest świetną techniką dywinacyjną, która również podpowiada i wskazuje możliwe Wam ścieżki życia. Również jestem rytualistką. Co to oznacza? To oznacza, że przeprowadzam rytuały i ja tak naprawdę robię tylko kilka. Mam je sprawdzone i robię już je od dłuższego czasu. Zatem rytuał oczyszczający, który oczyszcza ze wszelkich negatywnych energii, klątw, złorzeczeń, uroków, również rytuał przyciągający finanse, ale także rytuał na obfitość. I ten obfitość jest niczym nieco inny niż ten, który mówimy o przyciąganiu finansów, bo finanse to przyciągamy finanse, a obfitości również to jest rytuał na płodność, który wykonuję dwa razy w roku i tylko wtedy można go według mojej osobistej oceny wykonywać, według mojego sposobu. Każdy ma tam swój wypracowany. Zatem, jeżeli jesteście zainteresowani ezoteryką, to zapraszam Was raz jeszcze. Również, moi drodzy, znajdziecie na moim kanale również informacje z podróży. Tutaj też bym w tym kierunku chciała podążać. Były wcześniej inne treści, tak zwane vlogi, ale nie szło mi to najlepiej. Jakość chyba też nie była zbyt tutaj dobra, niestety, no ale uczymy się na błędach krok po kroku i do przodu. Zatem, moi drodzy, zapraszam Was do oglądania, do bycia ze mną, do tworzenia jednej wspólnej i całkiem ciekawej społeczności. Ściskam Was gorąco, pozdrawiam, Agiatis.